Szawę wciąż pałał nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Przyszedł więc do najwyższego kapłana i poprosił o listy polecające do synagog w Damaszku. Chciał bowiem odszukać zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aby ich pojmać i przyprowadzić do Jeruzalem. Był właśnie w podróży i zbliżał się już do Damaszku, gdy nagle poraziło go światło z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał: Kim jesteś, Panie? I usłyszał: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i idź do miasta. Tam dowiesz się, co masz czynić. A ludzie, którzy z nim podróżowali, oniemieli ze zdumienia, gdyż słyszeli głos, lecz nikogo nie widzieli. Szaweł podniósł się z ziemi. Otworzył oczy, ale nic nie widział. Trzymając go za ręce, doprowadzili go do Damaszku. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł też ani nie pił. Przebywał zaś w Damaszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: Ananiaszu. A on odpowiedział: Słucham, Panie. Pan mu rozkazał: Idź natychmiast na ulicę prostą i odszukaj domu Judy, Szawła z Tarsu. On modli się w tej chwili. A Szaweł miał widzenie. Ujrzał Ananiasza, który wchodzi do domu i kładzie na nim ręce, aby odzyskał wzrok. Wówczas Ananiasz odrzekł: Słyszałem od wielu ludzi, ile zła wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jeruzalem. Otrzymał on od wyższych kapłanów pełnomocnictwo, aby także tutaj więzić tych, którzy wyznają Twoje imię. Lecz Pan mu odpowiedział: Idź, wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i narodu izraelskiego. Objawię mu także, jak wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia. Wówczas Ananiasz poszedł, wszedł do owego domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w czasie podróży, przysłał mnie do ciebie, abyś odzyskał wzrok i aby napełnił cię Duchem Świętym. A natychmiast jakby łuski spadły mu z oczu i znów zaczął widzieć. Potem stał i przyjął chrzest, a następnie wzmocnił się, spożywając posiłek. Przyjrzyjmy się jednak beznadziejnej sytuacji, w jakiej znajduje się grzesznik. Tym grzesznikiem tutaj będzie dla nas właśnie Szaweł. Jest on ukazany w tym czytaniu od wyjątkowo niekorzystnej, złej strony. Jest wypełniony złem. Już pierwsze słowa tego czytania, że on dyszał rządzą zabijania, że siał grozę, że jest wypełniony złem, pokazują go jako człowieka, który jest raczej powodowany przez jakieś siły mroczne, niż jest to ktoś, kto nad nimi panuje. I tak pierwszym złudzeniem, któremu ulega grzesznik, to jest to, że jest wolny, że robi, co mu się podoba i na co ma ochotę. W gruncie rzeczy każdy człowiek, który żyje w grzechu, jest niewolnikiem grzechu. Musi robić to, co początkowo sprawiało mu przyjemność. Później już nawet może mu sprawiać to ogromną przykrość, a on musi to czynić. Po drugie, zostało powiedziane, że on wręcz dyszał rządzą zabijania, czyli aż pragnął krzywdzić innych ludzi. Był tak wypełniony złem, że aż sprawiało mu to przyjemność, że komuś sprawia przykrość. Dowiedzieliśmy się z tego czytania, że on prosił nawet swoich przełożonych, aby dali mu listy polecające do przełożonych w synagogi w Damaszku, aby pozwolili mu tam prześladować. Czyli on prosi tylko o to, by móc jeszcze więcej uczynić zła. No, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby czytać o świętych w taki sposób, bo ostatecznie ten człowiek stał się później świętym człowiekiem. Z drugiej strony jest to trochę pocieszające dla nas, że ktoś tak przepełniony złem, przesiąknięty nienawiścią, doznał takiej wielkiej łaski. Biblia uchwyciła go na drodze do Damaszku, kiedy on dąży, aby mścić się na chrześcijanach. Tu istnieje taki bardzo ciekawy szczegół, o którym może nie każdy wie, ale słowo Damaszek w języku biblijnym znaczy tyle samo, co wór krwi. Damszek, czyli krew w worze, albo wór pełen krwi. To dążenie do Damaszku jest taką
podróżą symboliczną, dążeniem do tego, żeby wypełnić się nienawiścią, żeby po prostu nasycić się czyjąś krzywdą. I jeszcze jeden szczegół. Otóż wierzono w starożytności, że Kain zabił Abla właśnie w miejscowości, która później stała się miastem Damaszek. Czyli że stało się ta zbrodnia, pierwsza zbrodnia ludzkości, jakaś taka bardzo prototypiczna, dokonała się właśnie w Damaszku. I to dążenie Pawła do Damaszku jest jakby utożsamieniem go z Kainem. On jest Kainem. Kiedy ogarnięty tymi najgorszymi uczuciami, pełen zła oraz upodobniony do Kaina, dążył do Damaszku, nagle, właśnie tak jak ten piorun z nieba, dzisiaj uchwyciła go jasność z nieba, uchwyciła go łaska Jezusa. Jak tafla światłości przecięła jego sumienie, było tak mocne to było uderzenie łaski w jego serce, że ten człowiek aż spadł z konia i leżąc w prochu tej drogi, doznał tego poruszenia, tego dotknięcia Jezusowego. Niczym sobie na tą łaskę oczywiście wcześniej nie zasłużył. No i zresztą nikt nie może sobie wysłużyć nawrócenia, ono jest darem. Ani nawet nic nie wskazywało na to, że Paweł ma jakieś poruszenia sumienia, jakiś żal, jakąś skruchę czuje, nic takiego. A jednak łaska uchwyciła go i powaliła na ziemię, jak zostało powiedziane, oślepiając. I wystarczyło kilka tych łagodnych słów Jezusa, bo kiedy czytamy tą lekcję, no to trudno tutaj dostrzec jakieś oskarżenie, czy nawet wyrzut. Jezus mówi: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? To jest właściwie pytanie. Pełne jakiegoś bólu boskiego. Jezus w niewidocznej postaci, ale w bardzo dotykalnej dla istnienia Szawła, mówi wprost do niego: dlaczego ty mnie prześladujesz? I to pytanie, tych kilka słów, powaliło Szawła na ziemię. On usłyszał głos Jezusa. I zostało tak paradoksalnie napisane w tym tekście, że on otworzył oczy i zobaczył, że jest ślepy. To jest też takie sformułowanie no literacko doskonałe, ale i też medytacyjne. No bo zobaczyć, że się jest ślepym, naprawdę trzeba mieć dobry wzrok. Nie wiedział, co uczynić. Zaprowadzano go do Damaszku, jak dziecko, szedł prowadzony za ręce. Ten, który prowadził innych do zabijania, teraz sam jest prowadzony jak dziecko. I tam Pismo Święte mówi, że on przez 3 dni był jak umarły. Powtarza jakby mękę Chrystusa. Jest wprowadzony najpierw w tą śmierć. 3 dni, jak 3 dni leżał Jezus w grobie, tak on 3 dni nie je, nie pije i jest ślepy. Żyje w ciemności. Żyje, ale jakby był umarły. To jest bardzo dobry obraz grzechu. Że człowiek jest, ale go tak właściwie jakby go nie było. Nic nie widział, nic nie jadł, nic nie pił. Na pewno nie jadł tego chleba, o którym mówił Jezus dzisiaj w Ewangelii. Ten wstrząs łaski zburzył mu życie, zburzył mu pewną konstrukcję myślową o tym, co jest dobre, co złe. Wszystko mu się nagle zawaliło, ale zostało też w nim uśmiercone to, co nazywamy grzechem. Grzech został w nim uśmiercony, zanim on poprosił o to. Jezus zdeptał w nim grzech, zanim Szaweł poprosił o to, o jakąś pierwszą spowiedź w swoim życiu. Niebywała łaska. Łaska Jezusa wgniotła go jednak w ziemię. Może by się już nie podniósł i być może umarłby z rozpaczy w ciemnościach i lęku i niewydarowywaniu sobie wszystkich win, spędzając czas na rozpamiętywaniu właśnie tych wszystkich zbrodni, których dokonał. Być może z całą bezwzględnością, z którą dotychczas niszczył innych, teraz niszczyłby siebie, siedząc tam w tym Damaszku i rozpamiętując to, co mu się zdarzyło. Jest to taki bardzo trudny okres w nawróceniu człowieka, kiedy dociera do nas prawda o naszej grzeszności. Człowiek wtedy balansuje na granicy skruchy i samopotępienia i bez dodatkowej łaski nie potrafiłby sobie z tym poradzić. Być może Szaweł nie wyszedłby nigdy z tej rozpaczliwej ciemności, samopotępienia, samoudręczenia,
gdyby Pan nie posłał do niego pomocy i posłał do niego człowieka pomocy ludzkiej. Nie chciał już Jezus sam bezpośrednio wkraczać w ten trudny moment życia Pawła, Szawła. Byłoby to zbyt może mocne, jeszcze bardziej mocne jeszcze wtedy na drodze. Jezus z całą delikatnością, jeszcze większą niż poprzednio, posyła człowieka, jakby sam nie chce przyjść. Boi się, że ta boskość jego znowu Szawła by wgniotła w ziemię. Niekiedy mamy pretensje do Pana Boga, że nam się bezpośrednio gdzieś tam nie pokazuje, że przez pośrednictwo innych ludzi do nas przychodzi, że nic z nas nie mówi. Ale wystarczy właśnie tak zbliżyć się do tego tekstu ewangelicznego, właściwie nowotestamentalnego, żeby zobaczyć, dlaczego Jezus to robi. Bo nawet najłagodniejszy Jego głos może powalić człowieka na ziemię. Bóg zdaje sobie z tego sprawę, że jest ogromną potęgą, dlatego woli posługiwać się ludźmi w nawracaniu nas, niż sam bezpośrednio działać. To ze względu na świadomość naszej kruchości i nędzy. Wysyła więc Ananiasza. Gdy ten położył wstawienniczo na niego ręce, łuski spadły z jego oczu. Tak zostało to napisane. I ten fragment zawiera też nieprzypadkowe szczegóły. Zresztą jak wszystko, co jest w Biblii. Ananiasz to imię dla znających Biblię od razu kojarzy z księgą Tobiasza. Otóż tam również w księdze Tobiasza występuje Ananiasz, a właściwie pod jego postacią ukrywa się archanioł Rafael, który jakoś ogarnął postać ludzką Ananiasza i przez tego człowieka działał ten archanioł Rafael. Bo tak jak może się zdarzyć opętanie demoniczne, że demon wchodzi w człowieka i nim powoduje, tak może również czasem archanioł nawiedzić jakiegoś człowieka czy anioł i przez niego również wykonać pewną misję i później odchodzi również z tego człowieka. I tak się również stało w księdze Tobiasza, że archanioł Rafael ogarnął Ananiasza i to słowo Ananiasz tutaj świetnie kojarzy się z tą historią szawułową. Otóż w księdze Tobiasza archanioł Rafael w Ananiaszu dokonał bardzo podobnej rzeczy. Uzdrowił ze ślepoty starego Tobiasza, który całe życie swoje właściwie spędzał na grzebaniu trupów. Był takim grabarzem miłosierdzia, aż w końcu oślep. I to, co przywróciło wzrok Tobiaszowi, to było właśnie spalona ryba. Ryba, której wnętrzności pozwoliły uzdrowić ślepego Tobiasza. I tutaj ten szczegół się nakłada na historię Szawła, który również jest ślepy i spadają z jego oczu łuski za pośrednictwem jakiegoś tam Ananiasza. Szaweł nie mógł nie skojarzyć tych fragmentów i tych skojarzeń, tych pewnych nakładających się szczegółów, które wyraźnie mu pokazywały, że Biblia realizuje się w jego życiu. Że tak jak było w Starym Testamencie, tak jest również w jego życiu. On to od razu zauważył. I zostało to napisane również w Dziejach Apostolskich, że aż ze szczegółami mu się sprawdziła Biblia w jego istnieniu. Ta cała historia jest jednak doskonałym przykładem na potrzebę, konieczność doznawania pomocy od innych ludzi. I zgody również na taką pomoc. Każdy grzesznik jest bardzo słabym człowiekiem, a łaska Boga jest ogromna, jest potęgą. Dlatego potrzeba pośredniczenia w tej łasce, złagodzenia ogromu łaski i podniesienia na duchu zrozpaczonego i ślepego grzesznika. Takim Szawłem jest właściwie każdy z nas. I każdy z nas potrzebuje pewnego pośrednictwa, bo ta potęga Boża, która dzisiaj akurat też się jakoś daje we znaki nam, no mogłaby przestraszyć nawet najświętszą osobę. Bóg jest miłosierny, ale również jest potężny. Jego ogień miłości, taki piorun miłości, jest zupełnie tak jak rozpalony metal. I w Biblii bardzo często obecność Boga, no może powiem bardzo często, to może za często, może używam tych słów, ale zdarza się w Biblii to, że potęga Boża jest ukazywana szczególnie w księgach proroczych jako taki rozpalony metal, rozpalony nawet więcej niż do czerwoności, aż do białości. Nazywa się to po hebrajsku haszmal i ta natura boskiej obecności jest jak żarówka, w którą człowiek patrzy. To jest światło rozpalone do niesamowitej białości. Człowiek nie jest w stanie znieść takiej obecności. Akurat pochodzę z takiej miejscowości, gdzie
był kombinat metalurgiczny, była huta, żelaza i miałem okazję niejednokrotnie widzieć, jak rozpalone żelazo wylewa się jak źródło, jak rzeka, jak woda. Jest rozpalone rzeczywiście aż do białości, nawet nie do czerwonego koloru, tylko aż do bieli. Nie można nawet patrzeć na to. Hutnicy, którzy tam stoją obok tego rozlewającego się żelaza, zawsze używali jakichś specjalnych ochronnych fartuchów i mieli jeszcze ściemnione szkło na oczach, żeby ich to nie oślepiło. Żar tego metalu jest takim ogromem, że hutnicy musieli się chronić przed tym. I coś takiego jest również z łaską Bożą, że Bóg jest tak wielką potęgą, tak wielką łaską, że człowiek potrzebuje pewnej ochrony również przed łaską. Potrzebuje kogoś, kto by stanął przed tą potęgą Bożą, a słabością człowieka i pozwolił się tym dwóm różnym naturom połączyć bez konfliktu. Takiego jak na przykład przeżył Paweł, kiedy delikatne słowa Jezusa usłyszał i zwaliło go z nóg. Grzesznik naprawdę nie jest w stanie znieść spokojnie obecności Bożej. Kiedy łaska dotyka grzesznika, jest to tak jak ogień rozpalonego metalu. Potrzeba pewnej ochrony, aby człowiek to przetrwał. Ponieważ przez grzech człowiek wchodzi w pogardę Bogiem i Jego przykazaniami. Gardząc nawet najmniejszym przykazaniem, gardzimy Bogiem. I kiedy Pan Bóg nam się objawia w naszym życiu, wtedy też wychodzi to, jak bardzo pogardziliśmy Bogiem. Nie możemy wtedy tego znieść. To może człowieka rozerwać taka świadomość. Może spalić go na popiół. Kiedy grzesznik nie widzi tej pogardy, może sobie rzeczywiście różne rzeczy wmawiać, że jest bez grzechu, że nie wie, z czego się spowiadać, albo takie różne rzeczy sobie, różne bzdury wmawia. Ale kiedy Bóg zbliża się do jego życia, wtedy już wie, że jest ślepy. Widzi, że jest ślepy. Widzi, że żyje w ciemności, że jest słabiutki, że nie może sobie poradzić bez innych, że wcale nie jest taki mocny, jak mu się wcześniej wydawało, że potrzebuje każdego drugiego człowieka, żeby go doprowadził nawet do jakiegoś miasta. Nie może sobie często też grzesznik po nawróceniu wydarować tej pogardy, jaką miał wcześniej wobec Boga przez grzechy wyrażoną. I ten moment parzy go i oślepia. Wielokrotnie widziałem i słyszałem, jak ludzie przeżywają przez wiele lat olśnienie własnej nędzy. Jak bardzo im ciężko jest to znieść, że przez ileś tam lat gardzili Bogiem. To jest bardzo trudne do zniesienia odczucie. Im lepiej na pewno jest je znieść na ziemi niż po śmierci. Jest to lżejsze. Po śmierci jest to trudniejsze do zniesienia. Ale właśnie w takim momencie, kiedy grzesznik już widzi swój grzech i kiedy spotyka się z tą potęgą Bożą, wtedy jest potrzebna takiemu grzesznikowi jakaś ucieczka, jakaś pomoc, jakaś ochrona, która chroni go z jednej strony przed potęgą Bożą, a z drugiej strony chroni tego grzesznika przed samopotępieniem, przed tym, żeby ten człowiek nie zadręczył się wyrzutami sumienia. Pomoc, która z jednej strony będzie go pocieszać, aby rozpacz, jak te łuski, nie doprowadziły grzesznika do ciemności, a z drugiej strony, aby łaska została tak podana, by nie wywołała u tego człowieka zbyt dużego wstrząsu, który by go zabił. Tu może podam taki nieadekwatny przykład, ale on jakoś nam przybliży tą prawdę. Kiedy byłem małym chłopcem, małym dzieckiem, no nie wiem ile tam miałem, ze 4 lata czy 3, w każdym razie jeszcze nie umiałem jeść i posługiwać się czymś takim skomplikowanym instrumentem, jakim jest łyżka, dostawałem czasem zbyt gorące mleko albo jakąś tam zupę czy coś takiego i ja jako dziecko to bym się poparzył czymś takim. Dlatego też babcia czy mama brały mnie na kolana, w łyżeczkę brały ten napój, bo ja łapczywie próbowałem to wszystko od razu wlać w siebie. Więc one brały w łyżeczkę, dmuchały najpierw, fu, i dopiero później mi dały do ust, kiedy już było trochę schłodzone to mleko czy ta zupa. I chociaż ten przykład jest trochę taki trywialny, czyli powiedzmy może trzeciorzędny, to jednak on oddaje trochę naturę tej prawdy, o której dzisiaj rozważamy. Moja matka czy moja babcia nie pozwoliły mi pić bezpośrednio z gorącego naczynia równie rozgrzanego płynu, tylko łyżeczką stopniowo, etapami, wlewały we mnie zawartość tego naczynia, oczywiście wszystko wcześniej chłodząc, żebym się nie poparzył wewnętrznie. I właśnie o to chodzi, że kimś takim w naszym życiu jest Maryja. Ona jest właśnie po to stworzona, żeby nam tak podawała łaskę, żeby nas ta łaska po prostu nie zabiła, nie zniszczyła, nie spaliła wewnętrznie. To jest naczynie duchowe, naczynie Ducha Świętego, ale też ucieczka grzeszników. Pomoc dla grzesznika. W jakim znaczeniu? No właśnie, że
pomaga nam, grzesznikom, spotkać się z Bogiem w taki sposób, żeby to nie wywołało specjalnego poparzenia czwartego stopnia. Sam Ojciec Niebieski nie zechciał inaczej ofiarować nam świętego Syna, Jezusa Chrystusa, jak najpierw w szlachetnym naczyniu niepokalanego jej łona. I to powinno być dla nas wielką nauką, że sam Ojciec dał nam Syna Bożego nie bezpośrednio. Nie było tak, że On z nieba stąpił i nagle mówi, zobaczcie, jestem Synem Bożym. Tylko On najpierw wszedł do tego łona i tu się rozwijał spokojnie przez 9 miesięcy, stopniowo przyzwyczajał najpierw do swojej obecności jednego wybranego człowieka, najświętszego, niepokalanego. Kiedy zobaczył, że Maryi to nie zabiło, wyszedł na zewnątrz po 9 miesiącach, poszedł do Józefa, chociaż też przeżywał ten trudności, nie mógł spać po nocach i tak stopniowo przyzwyczajał do swojej obecności ludzi. Kiedy już ludzie się z Nim oswoili, no sytuacja się odwróciła, bo zabili Go niestety. Nie mogli sobie wyobrazić coś takiego, że Bóg może być aż tak blisko człowieka. Jest w Apokalipsie również taki piękny obraz w 4 rozdziale, pokazujący nam Boga, właśnie Syna Bożego, który siedzi na tronie i przygotowany jest do sądu. I z tyłu za Nim, za tym tronem, jest taka szmaragdowa tęcza. Tak jest o tym mowa w Apokalipsie, że właśnie za tym siedzącym na tronie Synem Bożym, Bogu, za Bogiem, jest szmaragdowa tęcza. Po co ona tam jest pokazana? Szmaragd w języku hebrajskim nazywa się berakot. I te litery tworzące to słowo mogą również tworzyć 2 inne słowa. Batkor, to znaczy córka ochłodzenia. Czyli ktoś, kto chłodzi gniew Boży. I z dawna już ojcowie Kościoła dopatrywali się w tej tęczy szmaragdowej właśnie Maryi, która chłodzi te pioruny gniewu. Bo ona te pioruny bierze i robi z tego łuk przymierza. Tak można byłoby to już mówić zupełnie, naprawdę metaforycznie czy przenośnie. No, rzeczywiście tą ucieczką grzeszników, bo w niej uciekamy się przed nadmiarem wyrzutów sumienia, aby nas nie oślepiły tą rozpaczą, jak powiedziałem, a z drugiej strony broni nas przed zbyt bezpośrednim spotkaniem się z łaską Bożą, bo Bóg jest naprawdę ogromną potęgą i daje nam tą łaskę w taki sposób, że z łagodnością możemy ją przyjąć i etapami tą łyżeczką spożywać przez całe życie i jednocześnie wzrastać, tak żeby dojrzewać do tego, co nam Pan Bóg obiecał, czyli do zbawienia. To rozważanie niech nam pomoże dzisiaj wielbić Boga za to, że w swojej mądrości stworzył kogoś takiego jak Maryja, abyśmy mogli bez lęku, bez strachu, bez rozpaczy zbliżać się do Jego łaski, która jest jedynie w Jezusie Chrystusie. Amen.